Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj ciąg dalszy remontu stacji roboczej HP, która jest wyposażona w taki zasilacz. Wymieniłem pasty termoprzewodzące, także na grafice, na mostku. Wyczyściłem pamięci RAM. Dorzuciłem dwa dyski. Tamta stacja to już poprzednia, którą pokazywałem, jest już zrobiona, a dzisiaj się zajmiemy moją stacją, bo mam taką samą. I tu mamy wentylator. Dzisiaj będziemy stawiać Linuxa Ubuntu 32-bitowego. Mamy kartę Wi-Fi. Mamy tu, szkoda, że tylko jeden slot PCI razy 16 na karty graficzne, bo przydałyby się dwa. Tu mamy niby rozszerzenie. To jest fajny system, bo odpinacie sobie napędy. Tak, jest tu napęd optyczny, starożytny przedmiot, który służył do instalacji systemów. Ja chcę zainstalować tu Linuxa tak jak kiedyś. Fabryczne chłodzenie, jakie to było, wywaliłem i zamieniłem na Spartana 4, który tu idealnie wchodzi, bo dosłownie się mieści jak na styk. No i dobra, za chwilę będziemy dalej działać. Muszę tylko wyłączyć komputer warsztatowy, który tutaj zapierdziela i oblicza nam dane astrofizyczne dla Polskiej Akademii Nauk, bo udostępniam im komputer warsztatowy, żeby projekt Universe Home był przetworzony, więc teraz sobie zamkniemy projekt i wyłączymy komputer warsztatowy. Sekund. Na chwilę się wyłączy. Dobra, jeden jest. Teraz możemy przerzucić klawiaturę, mysz, zasilanie i obraz. Dobra, więc już mamy popodpinane, zobaczymy co tu siedzi. Jak widać, wystartował. Jakiś śmieci kręci na wentylatorze. A, mamy tu Zorina. Sterownik pewnie się chrzani. No, to jest karta graficzna. Mamy tu GeForce'a 6000, który jest z 2004-2005 roku, więc no, ze sterownikiem może być różnie. No dobra, Zorin nam startuje. No, mógłbym zostać na Zorinie, ale ja chcę tutaj Ubuntu. Czekajcie. Ubuntu 32-bitowe. Po pierwsze, mógłbym użyć 64-bitowego, ale wtedy karta graficzna już nie ruszy. Dlatego to będzie 32-bitowy system. Po pierwsze, jest to stary komputer. Tak, muszę RAM-u dorzucić sobie do niego. Ta stacja robocza, którą naprawiałem, pokazywałem w filmie ostatnio, to dosłownie to są bliźniacze jednostki. Teraz musimy wyłączyć. I się chyba robiło F12 czy F8. F8, dawaj, zobaczymy.
Dobra. O! O, mint! Bardzo dobrze. Mint tu będzie. Ja myślałem, że to Ubuntu, a to jest mint. Ecz, jak się nie ma podpisanych płyt, to... Coś tam error, jakiś błąd czegoś wywalił. Myślałem, żeby wywalić stąd ten zasilacz, kupić lepszy, ale przeczyściłem go i sprawdziłem mu napięcia i okazuje się, że napięcia nawet trzymają nieźle, więc po prostu nie widzę potrzeby, żeby coś tu zmieniać. O, dioda się świeci w środku w dysku, to znaczy, że dysk pracuje. O, tu też widać. Bo tam są normalnie płytki całe układowe dysków i one mają na sobie takie diody potwierdzające rozruch czy dysk pracuje, ale ta karta dopierdziela. Wymieniłem jej pastę na nową, więc powinno trochę lepiej działać. No jest to GeForce 6000, no nie oszukujmy się, ta karta nie była demonem prędkości. Jakbym miał tu jeszcze drugi slot PCI razy 16, to mógłbym je spiąć crossem. Nie crossem, tylko SLI-em i wtedy byłoby o wiele lepiej. Kurde, ten wentylator wymienię na nowy. Jakiegoś Big Weight'a 92 mm tu wwalę z PWM. Powiem szczerze, pasta na mostku nawet nie była tak chujowo zasuszona. Ta stacja moja stała w garażu gdzieś 2 lata w worku. Nic jej nie jest, ale pasty trzeba wymieniać. Do czego to ci się przyda? No to mogę wam powiedzieć od razu z grubej rury, że tej stacji będę chciał użyć jako swojego komputera warsztatowego. Tak, komputera warsztatowego. Zaraz się zapytacie, ty, ale masz komputer warsztatowy? Ten komputer warsztatowy jest tutaj. A ja mówię o komputerze warsztatowym u siebie na działce. Wolę tam mieć coś, co wiem, że jest pancerne i nie zostanie uszkodzone. Ładnie idzie. Pewnie część nagrania będzie, nagranie będzie podzielone na dwie części, dlatego że po prostu powiem wam tak, będę musiał dograć pewne rzeczy z internetu po prostu. Więc niestety będę musiał zastopować w pewnym momencie i zrobię to akurat teraz, bo będę musiał udostępnić łącze internetowe, więc kończymy w tym momencie. Aczko z tej strony Piorun, a to jest ciąg dalszej instalacji Linuxa Mint. I szukamy sobie języka polski. Ja sobie... troszeczkę przybliżę, to będziecie widzieć to, co ja. Tak się instaluje Minta. Polski nie muszę sprawdzać, bo wiem, że zawsze będzie dobrze. Już tyle razy... Połącz siecią. Tak, to jest bardzo ważne, żebyście zrobili to teraz. No i to mu chwilkę zajmie, bo musi po prostu połączyć, pościągać pakiety i tak dalej. Komputer cały czas pracuje, jest wszystko w porządku. Mamy tu pamięci RAM serwerowe. A takie na Allegro, jak znam dobrze życie, kosztują grosze, więc zakup nowych to nie będzie problemem. Jest to niezbyt rozbudowany układ
zasilania procesora, ale na ten procesor, który jest tutaj, to jest Core 2 Duo, to spokojnie wystarczy. Karta graficzna to po prostu też nie jest demonem prędkości. No. Sobie powiększę. A widzicie, że co? O Boże, przepraszam bardzo, ludzie. To ja was wprawiłem w błąd. Tu jest tu model GeForce 8600 GT. Przepraszam, przepraszam, nie miałem pojęcia, zapomniałem się. W tamtej karcie był GeForce 6000, znaczy w tamtym stacji roboczej HP, tej samej co ja mam, był GeForce 6000. A tu mamy 8600. I jeszcze dalej idzie. No trochę zajmie to. Ale już niedługo. Tu wam zasłonię palcami. Dosłownie. To są dosłownie dwie takie same stacje podobne. Tak, nie widzicie klucza i wam go nie pokażę. Sobie ręcznie zmieniam właśnie ostrość. A to i tam jakiś zrobiłem cable management i tak dalej. Mamy tu fajny głośnik, można na nim muzyki słuchać. Oczywiście wiem, że wszystko co miałem na tym komputerze zostanie usunięte, bo instalacja systemu, ale powiem wam szczerze, że ja tu chciałem postawić Minta, a nie jakiegoś nie wiadomo czego. Ten komputer jest naprawdę pancerny, powiem wam szczerze. Tak, to wiecie, instalowane sterowniki grafiki, karty Wi-Fi i tak dalej, wszystkich tych ogólnie urządzeń pobierane są z internetu przed instalacją. Mam tu klawiaturę bezprzewodową, jak zresztą widać, tak samo mysz, więc moje możliwości przerobowe w tym momencie się zwiększyły, bo nie muszę już kablami się ciągać. Coś idzie, coś się rusza. Mówię, cały czas coś się dzieje w komputerze. Jest to stary sprzęt, ale weźcie, poszukajcie w internecie na tamte lata, jakich ten sprzęt wyszedł, to był kurde holendarnie drogi. Więc ja mając ten sprzęt teraz, naprawdę to się cieszę. Jak powiedziałem, mamy tu procesor Core 2 Duo, ale tu nie jest żaden XPEC, żaden Vista. Ja nie lubię po prostu Windowsa, nie Linuxa. Nie chodziło mi o Linuxa, ja nie lubię Windowsa. Teraz mi po prostu, powiem szczerze, jest głupio, że tyle lat działałem na Windowsie, jak istniało tak piękne środowisko jak Linux. Tak, dwa dyski SSD Goodrama po 240 giga tu wsadziłem. Dobrze. A jak tam nasz sprzęcior? No jeszcze mu to chwilę zajmie. Dobra, o, widzicie? Ruszyło. To tak, bierzemy wyczyszczenie dysku i zainstalowanie. Tak, wiem. O. Nie, jak to tu sobie ten...
Powiem tak, nie chcę tutaj sobie. LVM to jest inny, lepszy rodzaj partycji. Tak. Że co? To ja tu wrzuciłem, o kurde, to ja tu wrzuciłem nie tak jak trzeba. Tu jest, tylko na którym był system zainstalowany, to jest kurde problem. Tu mamy 128 GB, tu mamy 256, ale widzicie te dwa takie same dyski. No 128 giga na ten system to w zupełności będzie wystarczyć. Cofnę się, bo chcę... Anuluj, nie zakończ wstecz, bo chcę zrobić LVM. Gdzie jest ta opcja? Tak. Teraz naprzód. 128. I jedziemy. No bo typ partycji LVM to jest jeszcze lepsze zarządzanie. System sobie jeszcze bardziej efektywnie zarządza partycją niż FAT czy coś. Warsaw, tak, Warszawa. No i tutaj zastopuję. Dobra, już porobiłem wszystko. Ok, mamy gotowe. HP Station. No, automatyczne logowanie. To jest komputer warsztatowy, a nie jakiś kurde. Jak widzicie, już wszystko się rozkręca powoli. Wiecie, nie chcę sobie upierdolić kabla. O, chcę pokazać, że działa DVV. No, powiem tak, ta stacja robocza jest zajebista, kocham Linux. Ta stacja robocza jest zajebista. Dzisiaj przyjdę wieczorem z pracy, to jeszcze ją będę konfigurował pewno. Dogrywał różne pakiety, sterowniki jeszcze jakieś. No i tak ogólnie idzie instalacja. Kopiowanie plików, tak dalej. Coś skakała mi jasność ekranu. Tak to wygląda. O, że mamy tutaj z Netflixem, że Netflix jest odtwarzany w Firefoxie. YouTube bezproblemowo, powiem szczerze, korzystam. Mam konto na Netflixie, korzystam, siedzę i nie widzę problemu. Spotify, Ratingbox. Ratingboxa polecam, Spotify nie polecam nikomu. Fajne odtwarzacze, filmy są odtwarzane dobrze. Wszystkie inne programy, powiem wam też szczerze, te programy są o wiele lepsze na Linuxie niż programy, te odpowiedniki tych programów na Linuxie. Znaczy na Windowsie, przepraszam. A i bardzo polecam LibreOffice, bo jest to bardzo dobry, darmowy program biurowy. A zaraz ktoś powie, ale Office Microsoftu jest lepszy. Tak, ale jak jesteś frajerem i chcesz płacić Microsoftowi, a mieć to samo, co ma ten program, no to sobie płać. Ja wolę darmową wersję robioną przez wolontariuszy. Tak, Office Microsoftu jest lepszy. Płacić za licencję. A i tak masz tą licencję tylko na jedno stanowisko, a nie dwa. A jak chcesz na dwa, to zapłać podwójnie. No, to więc fajnie, fajnie życzę wszystkim Windowsiarzom. Bójcie sobie pieniędzmi, a i tak jesteście robieni w chuja. Dlatego ja zakończyłem działalność z Windowsem. Dlatego, że po prostu
Nie dość, że kupiłem licencję kiedyś na Windowsa, to jeszcze się okazało, że licencja przez jakiś błąd nie była przypisana do mojego konta i musiałem się wykłócać jeszcze z centrum pomocy. Chodzi o jeden laptop, na którym miałem XP-ka i którym się okazało, że no ten XP nie jest legalny, bo coś tam. No i już oficjalnie już jest legalny, ale zlikwidowałem to w pizdu i przeszedłem na Linuxa. Pierdziele. Mówię, tak to się kończy współpraca z Microsoftem. Mam Windowsa 10, 64-bitowego Home. Wydałem na niego 461 zł. A teraz jest mi głupio i żałuję, bo mogłem wtedy zamiast wydać te 461 zł na Windowsa, no mogłem wydać na nową kartę graficzną i mieć Linuxa. Jest mi po prostu głupio i jestem kurde idiotą, że wtedy nie pomyślałem. Przyznaję się do błędu. No. A tutaj mam pięknie, wszystko działa. I powiem wam szczerze, Linux ma sterowniki spokojne do tej karty. I mamy tu 256 MB RAM-u. 8600 GT. Jak oglądają to użytkownicy, którzy są z starej daty, to będą wiedzieli, że te karty swego czasu to były tytany wydajności. No i tak pięknie idzie. Mam gdzieś, że ten film trwa tyle, ale kocham systemy 32-bitowe. Wszyscy na nich zaczynaliśmy. Cały czas idzie. Cały czas idzie. Powiem wam tak, normalnie ta stacja robocza to by trafiła na śmietnik. Ja ją odkupiłem za no ze 300 zł od gościa. Gość kurde strasznie był łasy na pieniądze. Żeby ogólnie chciał jeszcze więcej, ale przekonałem go, że jeszcze dorzuciłem pół litra pana Tadeusza do tego, więc gość już skapitulował dubeltowo i oddał za to. Teraz ktoś powie, ale żeś frajer, wyjebałeś tyle pieniędzy. No, nie powiedziałbym, że w błoto. Nie powiedziałbym, że w błoto. Bo ta stacja ma jeszcze swoją wydajność. Powiem wam tak, wystarczy wymienić kartę graficzną na coś o wiele mocniejszego i wymienić zasilacz. I gwarantuję wam, że naprawdę ta karta będzie miała jeszcze kopa. Znaczy stacja. To zależy od waszego nastawienia i chęci do pracy. Zresztą na ostatnim moim filmie widzieliście, jak modyfikowałem. Albo nie widzieliście, ale raczej widzieliście, jak modyfikowałem komputer warsztatowy. W ogóle na temat tego komputera warsztatowego to już było na moim kanale tyle filmów. A co wam tu pokazywać? Nie wiem, jeżeli to będzie widać. Nie widać. Szkoda, nie widać, ale mam latarkę. To się posłużę latarką. Mamy tutaj dysk WDC 80 GB razem ze stacją drukującą, nowe DVD. I tak wygląda komputer warsztatowy. Mamy tu czytnik kart pamięci, który kosztował 2 zł na Allegro. I jest fajne, zajebiste chłodzenie. Zmniejszę. Ta stacja już nie jest w ogóle nigdzie dostępna, to wykopałem po prostu z komputera, który leżał na skupie złom. I dysk jest sprawny, nie ma żadnych bad sektorów. A to jest chiński powerbank. Nie wiem, tak to pokażę, to jest chiński powerbank. Chiński powerbank. Nie patrzcie, że jest tu rzekome 8000 amperogodzin, bo tak naprawdę siedzi tu bateria jedynie 5000, bo ja to rozbieram, ale fajnego zaleta, że ma latarkę.
To więc mogę Wam poświecić. Tak wygląda. No, sekcja zasilania nie jest zbyt rozbudowana, ale do tego procesora Core 2 Duo wystarczy. Zobaczcie, ja tą płytę, nie ma ogólnie filmu na ten temat, ale ja ją myłem alkoholem. Ona jest wymyta, czyściutka, wszystko jest poczyszczone. Zobaczcie, się błyszczy. Ja zrobiłem wszystko, żeby po prostu tą płytę główną uratować od zniszczenia. No, pięknie się obraca. Karta działa i będzie działać. No, odłożymy sobie chiński powerbank. Nie polecam podpinanie pod ten powerbank jakichś komputerów, tylko ten... jakiś telefonów jak iPhone XR czy Xiaomi najnowsze, bo przetworniki napięcia w tym powerbanku to naprawdę... Cały czas idzie pobieranie. Teraz ściąga coś z internetu. Ale cały czas instalacja Linuxa idzie. A ja Wam będę na bieżąco pokazywał, jak wygląda to i owo. Po prostu piękna jest ta płyta. Przydałby się tu lepszy wentylator, ale... nasze Silentium PC też nie są gorsze, więc ten ma TDP, nie wiem, czy tam 125 W, do tego Core 2 Duo to w zupełności wystarczy, tutaj nie ma co, nie wiadomo czego. Ten wentylator to i tak będę wymieniał, bo no po tylu latach działalności to przyda mu się coś lepszego i na pewno będę w przyszłości chciał wymienić ten zasilacz na coś o wiele lepszego, żeby tu władować lepszą kartę graficzną, ale dopóki tego nie zrobię, to na razie niech siedzi to, co jest. No, no, tu mam na razie dwa dyski, ale na pewno dorzucę też jeszcze jeden, bo mam miejsce. Dlaczego partycja ten... LVM, system plików LVM, dlatego że system plików LVM, system Linux sobie nim o wiele bardziej lepiej radzi, jest bardziej wydajniejszy niż niż inny. No, ogólnie poczytajcie sobie, bo ja już nie pamiętam, czym się jedno od drugiego różniło, nie chciałbym czegoś pierdolnąć. Ale na pewno w Linuxie jest stosowany system partycji GPT, a nie MBR. MBR to już jest przestarzały już. GPT jest o wiele lepszy, wydajniejszy i ogólnie może więcej. Powiem Wam szczerze, że Linux naprawdę jest bardzo fajnym systemem. Tu jeszcze można, widzę, wiele rzeczy wmontować. Powiem szczerze, tak, szkoda, że nie jest to płyta z dwoma procesorami osobnymi, tylko z jednym. No ale wiecie, nie można mieć wszystkiego. Kiedyś grałem na serwerze, który miał dwa osobne procesory. No, powiem Wam, że Gothic 2 noc kruka to już w ogóle zasuwał jak głupi. Środowisko graficzne Minta ruszy spokojnie. Ma 32-bitowy Linux, tutaj pójdzie. No tak, wiem, że Core 2 Duo obsłuży spokojnie 64 bity, ale żeby 64 bity na tej stacji uzyskać, to musiałbym dowalić jeszcze dwie kości pamięci i do tego wymienić tą kartę na nowszą, na przykład
Nvidia Quadro FX 580, która obsługuje 64-bitowe już. No, ale ogólnie nie jest źle. O, tu sobie kupiłem przejściówkę. I ona sobie leży, w razie czego jakbym nie miał innego monitora podpiąć. To pod VGA jest jeszcze. Jest to fajny zestaw, no cała stacja waży około 10 kg. No, ale ludzie, tu jest kawał blachy. Te panele to mają dobre 1,5 mm grubości. Obudowa jest z tytanu zrobiona. Więc jest zarąbiście. Fajny system jest, tutaj wciskacie, odchylacie, możecie wyjmować karty. Ja mam tu kartę Wi-Fi. Był tu Zorin, ale ja wolę Minta postawić. Mógłbym Ubuntu, ale podejrzewam, że Ubuntu byłby za ciężki już na to. Weźcie sobie, znajdźcie w internecie, kiedy ta stacja weszła na rynek ogólnie konsumencki, i będziecie wiedzieli. Dobra, tutaj po prostu zakończę, bo tu no to idzie instalacja dalej. Jak już będzie dochodzić do końca, to po prostu nagram z powrotem filmu. Już jestem po zainstalowaniu Linuxa na tym komputerze. Zamazałem klucz Windowsa XP, po prostu, bo już nie będzie tu nigdy użyty. No i proszę bardzo, pięknie się uruchamia. Witamy w systemie Linux Mint. IRC, mamy wszystko. Po prostu nie mam połączenia z internetem, bo telefon odłączyłem, ale system się zainstalował. Pokażę wam, czym dysponuję. No to powiem wam tak, szału no to tu nie ma, mamy 2%, dwa rdzenie tylko, 3,8 GB RAM-u, dobrą przestrzeń wymiany. Szału nie ma, ale na komputer warsztatowy w zupełności wystarcza. Linux zainstalowany, jak przyjdę wieczorem z pracy, będę doinstalowywał różne pakiety i narzędzia. Ok, trzymajcie się, Piorun Elektryk.